Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a przed wami The Henry Stickmin Collection, czyli kolekcja 6 gier z bohaterem głównym, który się nazywa Henry Stickmin. Pochodzi on ze starych, poczciwych flaszówek jeszcze na Newgroundsie z dawnych, dawnych lat. Jeśli nie kojarzycie bohatera, to witajcie w klubie, bo ja też go jakoś przeoczyłem, mimo że we flaszu, ja w ogóle pracowałem jako flash developer przez lata i swoje gry we flaszu też robiłem swego czasu, więc flash dla mnie jest i gry flaszowe, co w ogóle w tym roku Flash odchodzi w końcu w zapomnienie, tak? Chociaż tam wiadomo, wszystkie opcje. Ludzie wymyślili, jak sobie poradzić, żeby zachować całe ten wielką, masywną kolekcję gier flashowych. O tym nie będę chciał dzisiaj opowiadać. Opowiadać będę chciał właśnie o tej grze, bo nie znam tego bohatera i mam okazję go w końcu poznać. Gra kosztuje 54 zł na Steamie i tak jak mówię, jest kolekcją gier 6, tworzoną w technologii Flash kiedyś, a tutaj teraz przystosowaną do Steamowego odbiorcy, że tak to nazwę. I tu jeszcze przy okazji podziękuję Dawidowi, który mi sprezentował Henry'ego Stickmina i dzięki temu będę mógł wam tę grę przede wszystkim pokazać sobie też. To jest gra komediowa, w której wybierasz swoją Choose Your Adventure, czyli wybieramy jeden obiekt z 6, z tego co zauważyłem, ogrywając sobie szybciutko, i to powoduje śmieszne historie. Ogólnie musimy przechodzić cały czas dalej. Nasze wybory muszą pchać fabułę do przodu, ale w sumie przegrywanie i nie wygrywanie i ginięcie jest częścią zabawy. Zobaczmy, jak to dokładnie wygląda. Jedyne, co rzuca mi się na początek w oczy, to, że jest to bardzo, ale to bardzo głośna gra. Ma bardzo głośne menu. Więc zagramy sobie jeszcze raz tutaj, to jest prolog, Breaking the Bank. Więc zobaczycie, o co chodzi tutaj. No właśnie, mamy bank i nasz kolega Henry Stickmin chce się po prostu do niego dostać. I co? Ma 6 opcji, tak? Łopata, dynamit, teleporter, nie wiem, disguise, czyli jakaś przykrywka, wrecking ball razem z Miley Cyrus oraz laser. Zobaczmy, jak będzie mu szło, kiedy weźmiemy łopatę. Fail. Nigdy nie kop prosto w dół. Trafiliśmy na butlę z gazem. Ogólnie pewnie rurę gazową. Nie przejmujcie się, że mam tutaj jakby wszystko 5/5 pozaliczane, wszystko, ponieważ jakby przeszedłem ten prolog już, nie? Tego nie mam żadnego achievementu zdobytego. Co ciekawe, też taka fajna ciekawostka może. Zobaczcie, że ta piątka wygląda inaczej niż ta piątka. I to jest ciekawy błąd, który często we Flashu pamiętam, że się zdarzał. Jeżeli dobrze nie zagnieździliśmy obcych fontów, to został wyrzucany Times New Roman, czy jakiś bardzo podstawowy font, więc tu jest jakiś problem z zagnieżdżaniem po prostu liczby, która zawsze będzie się zmieniała, dlatego ona tutaj jest takim tekstem, no nieważne zresztą. Dobra, co ja będę opowiadał wam o tajnikach wymierającej technologii Explosives. Tak też nie pykło. Uważaj tam, czy uważaj jak z tym się uważaj jak się z tym handle with care. Jak to łatwo ładnie nazwać tego? A wiem, uchwyt z opieką. O to chodziło. Wygląda jak gry Bethesdy. Bez testy. It's emerging technology, I'm sure it will get better. O dobra, czyli to dopiero nauczymy się tego używać, w porządku. Spróbujmy zatem z laserem. Nope. Open sesame, otwórz się sezamie. I spróbujmy z Miley Cyrus. To jest mój ulubiony fragment. Jeszcze ten dźwięk cofania po prostu. Bo policjant zobaczył, że coś tak jest. W ogóle tutaj w tej grze trzeba klikać prawym przyciskiem myszy bohaterów. Wszystkich, żeby odblokować ich biosy. Ja tutaj już odblokowałem biosy wszystkich bohaterów. Więc na przykład to BTB, czyli Break the Bank, tak? I mamy Henry Stickmin. Brakuje mu gotówki, więc musi jakoś zdobyć. Nie mylić go z Henrym Stickmanem. Tu mamy właśnie Chada Hansena. Dopiero wyszedł z koledżu. Ochrona banku brzmi niesamowicie, niestety
ta właśnie ta praca okazało się, że jest w środku niczego. Tu mamy jeszcze Philly Collin. Pracuje jako obrońca tego, ochroniarz tego banku, skarbca, już od 5 lat. Uwielbia badassowy wygląd jego uniformu. Resztę poznamy za chwilę prawdopodobnie, ponieważ czeka nas ostatnia, jak widzicie, z 6, czyli prawdopodobnie ta prawidłowa. Ten prawidłowy sposób na to, jak dostać się do środka banku. Eh? How did we lose one? I think we should throw it in the back, just to be safe. You ever wonder why there's a bank out here? Well, I think it's supposed to be like more of a vault, you know? Oh, that makes sense. I tak udało nam się przejść przez pierwszy. Ale co ciekawe, to jeszcze mam tak. Tu zdobyłem wszystkie Complete B2B, Find All BTB BIOS, Get All BTB Files, ale teraz da nam się właśnie jak zdobyć na przykład taki achievement, który widocznie ma tu jakieś kluczyki. Can't have that going all day. Chirp, chirp. Jeszcze jestem ciekawy, o co chodzi. Co tu trzeba by było zrobić? Jakie są jeszcze takie specjalne możliwości wyszukiwania tych tajnych zakończeń? Znaczy, tutaj mamy w kolejnym rozdziale aż 9 achievementów do zdobycia. I mamy jeszcze biosy dwóch, proszę bardzo, tutaj Teda oraz Winstona. Mamy ich tutaj biosy. Lecimy. Episode 1, Escaping the Prison. Oh, you. You're free to go. Not really, but you've got a package. Don't get your hopes up. We've already checked it for anything useful, haven't we, Dave? What? Yeah, of course I checked it. I mean, if I didn't check it, I'd lose my job, and I don't lose my job. See you around. Free to go. O, proszę bardzo, teraz mamy pilniczek, jak w The Escapists, energy drink, teleporter znowu, drill i cellphone i rocket launcher. I różne sposoby na to, jak poprzechodzić, tak? Możemy teraz trafić albo nie trafić w sumie. Wszystko ma swoje dźwięki po najeździe myszką. No, czyli ogólnie, oczywiście, że sprawdzili, co jest w środku. Naturalnie sprawdzili, zanim mu dali. No, sprawdźmy po kolei, no pilniczek. O! Aha, i teraz mam dodatkowe wybory. Mogę przepiłować okno albo przepiłować drzwi. Drzwi. Aha, i tam trzeba było jeszcze klikać. You've got the reflexes of a statue. Hint, you can defend yourself by tapping the alert. O, okej. No to jeszcze raz spróbuję. Ha! Hey, he's escaping. No, to wychodzi na to, że nawet to jest prawidłowe rozwiązanie. Dobra, krzesełko? O, i teraz muszę jeszcze wybrać kierunek. O, no widzicie, to jest jednak... Mi się wydało, że to będą proste wybory i koniec, a tu... O, bardziej skomplikowane. Dobra, w lewo. O. A niech to szlak. Okej, na pewno nie tutaj, ale w sumie trzeba by poklikać może te osoby tutaj. Jeszcze raz spróbuję. To samo. Haj, tu można skipować, czy nie można skipować? Jeszcze raz w lewo. Myślałem, że można skipować scenki, ale nie wszystkie się da i właśnie trzeba wyklikać te wszystkie osoby. To jest taka klikanka mała, ale okej, spoko. Co się da zrobić? Jeszcze jakieś zobaczyć, jakieś pączki są, może da się klikać różne inne rzeczy. W ogóle ciekawi mnie to, że prawym przyciskiem myszy, a nie lewym. Może dlatego, żeby nie kliknąć sobie w jakiś element interfejsu, to jest ciekawe.
No dobra, czy na pewno nie w lewo. Spróbujemy wdrapać się, ale teraz pójść w prawo. Uuu, ale to jest ciekawe, bo chyba znalazłem w ogóle właściwy sposób na to, żeby przechodzić już na sam początek. Spróbujemy... To na pewno będzie skuteczne. O, shit. No nie mówcie mi, że to jest właśnie odpowiedni sposób. Cholera. Nie spodziewałem, że tak szybko ucieknę, nie? Soundtrack links for this path. Total escaping endings 1 na 3, unique fails 3 na 18. No zagnieżdżanie fontów ewidentnie trochę nie wyszło tutaj twórcy. Ale tu jest wiele endingów, to jest jeden z trzech endingów, unique fails, a widzicie. A mi się wydawało, że może jednak tego jest... No dobra, nie no, spoko, podoba mi się. To tak, mamy achievementy, jeden dopiero zdobyty. O, dobra, biosy. Też kilka biosów udało się tutaj zdobyć. Henry Stickmin i też mamy tutaj, zobaczcie, opisy. Wszystkich, ale oczywiście będziemy to zbierać, ale niekoniecznie, o Jezu, dobra, to nie będziemy na razie jakby spoilować tego, co tu może być. Mapa, okej, okay. Aha, i teraz to jest połowa, a i teraz możemy nawet przechodzić w takie miejsce, i tutaj jest, to jest sposób na ucieczkę. Dobra, spróbujmy zobaczyć inne sposoby na ucieczkę z dachu. Ty rolki nie wziąłeś, chłopcze. This seems awfully familiar. Dobrze, tak się nie udało. Ale właśnie, wiecie co, myślałem właśnie, że po prawidłowo będzie na przykład właśnie podochron. Okay, I think that was just regular backpack. See what happens when you assume? Zwykły plecak, a nie spadochron. Okej. Okay. Faktycznie wygląda zwykły plecak. A jetpack? O! Tam był jakiś napis. Okej. Okay. Now look, you're back. It takes many hours of jetpack training before you'll be able to operate one. Okej. Okay. Czyli w taki sposób na pewno nie udałoby się uciec. Dobra, mamy wszystkie. No to cóż, wróćmy do momentu, kiedy jesteśmy tutaj. Spróbujmy jeszcze Belt of Grenades użyć. Yo, check yourself! What the... I don't even know what to say about that one. Okej. Okay. No taka komediowa gierka, tak? Bardzo mocno. Mam wrażenie, nie wiem, czy ja okliknąłem o wszystko. New bio. O, tak! Udało mi się zdobyć bio. Dobrze. Okej. Okay, no dobra, to chyba wszystko też. A tu jakaś jest zegareczka, albo to są eventy, tak? No tak, bo to muszę kliknąć. No quick time eventy po prostu. Mogę wziąć paralizator? Beyond. Okej, ale wydaje mi się, że to w sumie tyle, nie? Chociaż z drugiej strony patrzę, że tu jeszcze mamy jeden na dwa. Wiecie co? Dobra. Wiem dlaczego. Tu odbiję, ale tu się dam poradzić prądem. Oh yeah, I forgot to tell you, there is another guard coming. No właśnie, no i myślę, że chyba o to chodziło. Dobra, jest super. No dobra, no to sprawdzamy inne rzeczy. Spróbujmy teraz... No, zobaczmy teleporter. Dobra, to już miałem. You just can't seem to get hang of the thing. Nie radzisz sobie z tym teleporterem, zdecydowanie, nie? No dobra, teleporter nie działa ogólnie. Zobaczmy... cell phone? Witness,
Please continue your testimony. Okay. I was riding alongside my partner in the armored van, but suddenly, she spotted a bag on the side of the road. We got out and eventually decided to throw the bag in with the others. We didn't know there was someone hiding in there. Objection! So, the defendant crawled into that bag in order to break into the bank. Is that correct? Is it not obvious? Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well then, what are you waiting for? Present this evidence already. No i to jest ciekawe, bo to jest chyba nawiązanie do Ace Attorney, jeśli dobrze kojarzę, nie? Na pewno raczej. Czyli tak, wiemy, że Disguising Bag użyliśmy, ale ten Mysterious Device jest takim, widzę, running joke'em tutaj. I co my tu mamy? A device whose use is unknown, nieznane użycie. Okej. Okay. Aha, i present. Aha, możemy wybrać. Dobra, rozumiem. No dobra, wybierzemy na początku rzeczywiście ten... Ej, tu jest present, okej. Okay. Take that! What is this? It's evidence. And how exactly does this prove anything? Well, I was just kidding. Let me try. This is no time for jokes. I see no reason to further prolong this trial. I find the defendant, Henry Stickmin. Guilty. What kind of third-rate lawyer did you hire? Okej. Okay. No to próbujemy teraz na przykład z attorney's badge. Attorney, nie? Okej. Okay. Take that! What is this? It's evidence. And how exactly does this prove anything? Well, I was just kidding. Let me try. This is no time for jokes. I see no reason to further prolong this trial. I find the defendant, Henry Stickmin. Okej, okay, ale teraz pytanie brzmi, czy tak będzie z każdym? W sensie... Zawsze cokolwiek wybiorę? Jak to wygląda na mapce? Aha, tu mamy jeden na jeden po prostu. Okej, okay, czyli tutaj nie ma co chyba testować. Tylko trzeba dobrze zaprezentować. Tak mi się wydaje, zaprezentujemy Disguising Bag. Found at Dusty Road. Used to sneak into the bank, the knot is tied on the outside of the bag. A no właśnie, że ktoś go... No właśnie, że to jest zawiązane na zewnątrz, a nie w środku. No okej. Okay. Take that! Is that the bag the defendant hid in? Yes, but there's one thing that's been bothering me. If the defendant really was hiding in this bag, then... How did he tie the knot from the outside of the bag? What? If he was inside the bag, it'd be impossible for him to tie that knot on the outside. But then, how did he do it? It's simple. He didn't. What are you saying? I'm saying my client wasn't hiding that bag at all. He was stuffed in there. By this very witness! As you can see by this doctor's analysis, the defendant had taken quite the beating. While he was in the bag, he was unconscious! This is absurd. The witness was attempting to dispose of the body. He left the defendant in the bag, knowing he'd drive by it on the way back to the bank. When the witness and his partner passed the bag, he convinced his partner to throw the bag in with the others. But why would he do that? Why, to dispose of the body, of course. There are millions of bags of money in that bank, and the witness knew it would take a long time before the victim was found. But unfortunately for the witness, his victim woke up and tried to escape from his tomb. He was arrested on the spot, and the witness thought everything was over. But it's come back to haunt him now. You can't be happening to me! Well, that certainly was an interesting trial. However, I am now ready to deliver my verdict. I find the defendant, Henry Stickmin. Yay! Layered up. Ciekawe, czy można było wyklikać te osoby, które by tam były. To się wydaje, że strasznie trudne jest do wyklikania wszystkie osoby, nawet te, które były tam. Obejrzeć jeszcze raz, trzeba całą tę scenkę, żeby wszystkich tam ludków wyklikać. Ale okej, okay, mamy to. Aha, tu Layered up. W ogóle fajna nazwa. Dobra, okej, okay, wracamy do tutaj. I pytanie brzmi, co teraz? Spróbujmy z wyrzutnią rakiet. Hmm.
Way to aim, buddy. Okej. Okay. Została nam jeszcze chyba tylko i wyłącznie drylownica. Crowbar? Opacitator? Aha, że zrobimy niewidzialność w sensie. Opacitator, you will walk through the walls. Just move the blue slider to the right and you will become an opaque. It's opaque, that means see-through for all you uneducated folks. As you want, not only that, but the more opaque you get, the easier it will be for you to pass through solid objects. It's a joke. No. You think something like that would be come up in beta testing. Okej. Okay. No dobrze, w porządku. Niech będzie. Czyli jednak to nie będzie odpowiednia ścieżka. Well, Mhm. Don't worry, I hear prison dentists are great. It's always a good idea to watch where you're going, especially if you're running away from the cops. Co? LOL Brawl Reference? Co? LOL Brawl Reference. Nie mam pojęcia, o co chodzi, to musi być jakiś mem, nawiązanie, easter egg, którego nie czaję, ale może wy czajcie. Aha, myślałem, że wiecie, że to jest jeszcze jakaś opcja do wyboru. Ale coś tu jeszcze jednak jest do wyboru, proszę bardzo. Może w ogóle nie wybranie drogi. Ja klikałem coś, tak? Może nie kliknę w ogóle? No właśnie. Try dodging the bullets, noob! Tak jest. Okej, okay, o to chodziło. No dobra, no wracamy. Ale czekajcie, mam wrażenie, że myśmy sprawdzili... Kurczę. Wszystko. A nie, jeszcze czekajcie. Jeszcze mogę wyjść... Tutaj. Okno. Pro tip, look before you leap. Okej. Okay. Ale jeszcze jedna rzecz jest do wybrania. Żeby zrobić 100%, są dwa endingi do zebrania jeszcze. Znaczy, no, dwa zakończenia. Kurczę, nie pamiętam, co jeszcze tu było. Czy jeszcze jakieś wybory gdzieś były po drodze? No bo jak patrzę na mapkę, to mamy 3x4. Czy ja testowałem energy drink w ogóle? Side effects include nausea, headaches, rapid heart rate and possibilities of stroke and or heart attack. Well, that's good to know. No, ale patrzcie, mamy jeszcze jakieś jeszcze miejsce, gdzie nie mamy zdobytego, a mimo, że wszędzie jest żółto. Pytanie brzmi jeszcze, co mi się pominęło po drodze? No, ewidentnie jeszcze jest jakieś do odkrycia, chociaż no właśnie wszędzie napisane, że mam wszystko, więc pytanie brzmi, o co chodzi? Ale chyba nie mam jeszcze jednego endingu w takim wypadku, nie? Coś tak mi się wydaje, że w takim wypadku jeszcze jeden ending mi gdzieś został, ponieważ nie mam w achievementach również tego. BBO. Gdzie pominąłem?
A też w achievementach, zobaczcie, mamy donut wound, więc może to oznaczało, że można było tego pączka jeszcze tam sobie wziąć. Oczywiście prisonerów nie wszystkich wyklikałem. Sporo ich tu mi wyszło zresztą, ale został... U Jezu, stał mi jeszcze... A no właśnie, są na zewnątrz też. Jestem ciekaw, co tutaj powinno doprowadzić nas do znalezienia. Poszukam. Jest. O kurczę. Come on, you were so close. Spróbuję jeszcze raz. Czyli po prostu wydawało mi się, że wtedy kliknąłem na tę zieloną strzałkę, ale chyba nie trafiłem myszką albo nie wyłapało po prostu mojego kliknięcia i dlatego. To jeszcze raz. Jej, mam wszystkie rzeczy zebrane. W ogóle ta muzyka też jest niezła tutaj na końcu. Soundtrack Links for this Path, jak widzicie, też jest. No, czyli ogólnie gra jest taka śmieszkowa. No jest taka bardzo, wiecie, lightowa. No widać też, że to technologia flashowa, widać, że się trochę zacina, przycina gdzieś, szczególnie jak używa się przejścia do przezroczystości. Pamiętam, że to zawsze bardzo mocno obciążało ogólnie procka, jeżeli dużo się robiło zabaw na przezroczystościach, tak? Jak tam wyskakujące te powiadomienia, kiedy że kogoś znalazłem, to widzicie, wyskakiwało, gra zwalniała przez to, bo rzeczywiście no właśnie, ta cała cały slider właśnie do przezroczystości był zawsze strasznie, kurczę, źle napisany i to bardzo mocno powodowało, że to obciąża. Pamiętam problemy jeszcze z tym stare, dobra. Moi drodzy, ale tak, no to zrobiliśmy tu wszystko prawie. Nie mamy jeszcze oczywiście achievementów wszystkich, bo tu mamy jeszcze Prisoner Log, Far, no to wszystkie biosy, to jeszcze Donut Wand. Być może wiemy, że to trzeba było kliknąć w ten, tam w tym pewnym momencie było trzeba kliknąć może w pączka i o to chodzi. Tak samo, że to można było kliknąć na przykład kluczyki podczas cofania tym dźwigiem na przykład i gdzieś tam poszukać. A kolejną, tu jeszcze jest Wall, tu jest, okej. Okay. I tu mamy kolejną tutaj, to jest co? Stealing the Diamond, czyli widać, że Henry Stickmin w ogóle był złodziejem, ewidentnie. Okradł bank, uciekł z więzienia, a teraz ma zamiar wykraść diament. Ale moi drodzy, no jako, że to jest taka gra bardzo, widzicie, lightowa i przyjemna, to ja zrobię taki krótszy odcinek troszkę, bo chcę w ogóle wyczuć, czy wy chcielibyście zobaczyć coś takiego w ogóle u mnie, czy jeden odcinek wam kompletnie wystarczy, taki pokazowy. A jeżeli będziemy grali dalej, no pewnie, wiecie, no po 3 odcinki i koniec, tak? Tutaj zrobimy 2 i tu zrobimy 2 i po krzyku, więc dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. I to ode mnie wszystko. Trzymajcie się, wielka piona, i do zobaczyska. Cześć!